Pić albo nie pić? Oto jest pytanie. Ta dyskusja toczą się już od dawna. Jedni bardzo energicznie mówią, absolutnie, ani kropelki, nawet nie patrz się na to. A inni mówią, jak to? No pewnie, że pić. Przecież Pan Jezus nawet uczynił wino w Kanie Galilejskiej. Co to w ogóle za pytanie jest? No i potem kłótnia zaczyna polegać na tym, że kto więcej tekstów przytoczy. Za i przeciw. A potem ta kłótnia wchodzi na wyższy poziom i już zaczyna się sięganie do oryginalnych tekstów hebrajskich i greckich. Niestety to też niewiele daje, bo te słowa, które tam występują, są wieloznaczne i są używane zamiennie. I nadal nie wiadomo, co o tym wszystkim sądzić. Dlatego ja postanowiłem, że zupełnie inaczej podejdę do tego tematu i zacznę od tekstu, który w ogóle nie mówi na temat alkoholu. Chciałbym wam przypomnieć rozmowę Pana Jezusa z faryzeuszami, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale. I Pan Jezus tam mówi o nierozerwalności małżeństwa. No i oni od razu, ci faryzeusze, od razu go atakują i mówią, no ale przecież Mojżesz pozwolił odprawić żonę swoją, dając jej list rozwodowy. Przecież napisano. I wtedy Pan Jezus mówi takie niezwykłe słowa. Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. I ja właśnie tych słów się chciałem uchwycić, ale na początku tak nie było. I również w temacie tego alkoholu chciałbym się cofnąć właśnie do samego początku, do raju. Jak pamiętacie, z raju wypływała rzeka, która rozdzielała się na cztery części, na cztery odnogi. I przypuszczam, że gdyby w naszych czasach Pan Bóg pozwolił ludzkości urządzić raj po swojemu, tak jak się to ludziom podoba, to prawdopodobnie w jednej z tych rzek popłynęłoby wino, w drugiej popłynęłaby kawa, w trzeciej, co by mogło popłynąć, jakiś może napój energetyczny, tak? A być może Coca-Cola też by tam popłynęła, bo to też lubimy, tak? No niestety Pan Bóg, który uczynił raj tak, żeby człowiek był jak najbardziej szczęśliwy, zrobił całkiem inaczej i w tych rzekach płynęła woda. Tylko woda. Pewnie krystalicznie czysta, ale tylko woda. I nie czytamy też, żeby w tym raju były jakieś półki, na których stoją butelki z winem. No bo wiecie, po ludzku jak raj, to raj, nie? Dogódźmy sobie. A nic takiego tam nie było. I to są takie fakty, niby drobne, ale dają bardzo dużo do myślenia, że w tym raju, który był miejscem największej szczęśliwości dla człowieka, w ogóle nie było alkoholu. Powinniśmy przy tym rozważaniu sobie tą informację umieścić tam gdzieś z tyłu głowy i zapamiętać. Nie było żadnego alkoholu, a człowiek był doskonale szczęśliwy. To wiele, wiele daje do myślenia. Dopiero po upadku w grzech, a szczególnie po potopie, nastąpiły zmiany. Owoce zaczęły się psuć, gnić, fermentować i tak to trwa do dzisiaj. Zróbmy takie doświadczenie. Mamy dwa jabłka. Jedno jabłko jest takie piękne, dojrzałe, aromatyczne, pachnące, no po prostu aż się chce zjeść. A drugie jabłko jest niestety takie już przejrzałe, takie na pół zgnite, no nieciekawie pachnie. Jakbyśmy mieli któreś z nich wybrać i zjeść, to które byśmy wybrali? Oczywiście, że to pierwsze, prawda? Rozum podpowiada, instynkt, że to jest to pierwsze, jest najlepsze dla człowieka. Zróbmy jeszcze jedno podobne doświadczenie. Mamy dwie szklanki z sokiem. W jednej jest sok owocowy świeżo wyciśnięty, a w drugiej szklance jest też sok owocowy, ale wyciśnięty tydzień wcześniej, a może dwa tygodnie. Wygląda inaczej, pachnie inaczej i taka chmura muszek owocówek nad nim lata. I znowu pytanie, którą szklankę wybierzemy? To jest takie proste, nie?
Człowiek doskonale wie, no patrzy zmysłami, ocenia i mówi, no to jest świetne, to się nie nadaje. I ciekawe jest, że my w ogóle jako rozumni ludzie doskonale wiemy, co zrobić, kiedy psują się jakieś produkty żywnościowe, kiedy nam chleb spleśnieje, kiedy nam mięso zgnije, prawda? Albo kiedy nam masło zjełczeje, no czy cokolwiek, to my wiemy doskonale, co z tym zrobić. No trzeba to wyrzucić po prostu. Trudno, no trzeba przeboleć, stało się, już się nie odstanie, wyrzucamy to. No więc czemu taki problem jest, żeby to samo zrobić z tym zepsutym sokiem? No jak się zepsuł, no to trudno, no. Ale nie, gdzie tam? I tutaj geniusz ludzki dochodzi do głosu, po co wylewać, jak ten zepsuty właśnie to powoduje takie efekty specjalne, tak? Wtedy się dopiero zaczyna działać. Także jak to wylewać? Nie wylewać. Mało tego, trzeba zrobić jeszcze coś, żeby te efekty dodatkowe, specjalne wzmocnić. Bo wiecie, zwykłe wino to ma 15% alkoholu. No to jest tak niewiele, nie? Ale człowiek ze swoim geniuszem wymyślił, co by tu zrobić, żeby tego alkoholu było więcej. No i w tej chwili mamy już efekt taki, że mamy spirytus zrektyfikowany 96%. Jest różnica? Jest. Czuć różnicę? No jasne. Tylko jak myślicie, kto inspiruje człowieka do tego, czy ludzi do tego, żeby w tą stronę szli? Bóg czy diabeł? Czy Bóg dawałby człowiekowi takie genialne pomysły, tak, by go zachęcał do tego? No właśnie, to nie pochodzi od Boga i nie jest człowiekowi potrzebne. Ja jestem całkowicie pewien, że gdyby tak dzisiaj na tej planecie stał się cud i zniknął cały alkohol, jaki istnieje i nie dałoby się go po prostu wytworzyć, tak jak w raju, no nie dałoby się wytworzyć, to wiecie, co by się stało? Stałoby się tylko tyle, że ludzkość byłaby nadal i byłaby o wiele szczęśliwsza niż jest. Bo naprawdę to jest w ogóle do niczego niepotrzebne ludzkości. To tylko myśmy jako ludzie wmówili sobie, że to musi być. Bo co daje alkohol? Niszczy zdrowie, szczególnie te najważniejsze organy typu mózg, typu serce, typu wątroba. Odbiera życie, doprowadza do wypadków, do tragedii, popycha ludzi do niemoralności, rozbija małżeństwa, rozbija rodziny, niszczy kariery, powoduje przemoc, przestępczość, więzienia i mnóstwo cierpienia i łez swoich i najbliższych, szczególnie dzieci. Alkohol potrafi doprowadzić człowieka do kompletnej ruiny życiowej, potrafi odebrać mu absolutnie wszystko, z jednym tylko wyjątkiem. Nie potrafi mu odebrać problemów, które ten człowiek ma. Tego akurat nie potrafi rozwiązać, bo alkohol nie potrafi rozwiązywać problemów, potrafi je tylko dodawać i namnażać. To potrafi, ale rozwiązać nie potrafi. Alkohol to nie tylko jednorazowe zamroczenie umysłu. Jest jeszcze coś gorszego. Alkohol uzależnia. To jest straszne. I przyznacie rację, że z tych wszystkich zawodowych alkoholików, jacy w tej chwili żyją, nie ma ani jednego takiego, który rozpoczynał swoją karierę od wypicia całej butelki wódki. Nie ma takiego. Każdy zaczynał bardzo skromnie. Od jednej lampeczki może wina, jakiś jeden kieliszeczek wódki, tak na zdrowie, tak dla humoru, dla towarzystwa, bo jest okazja. Tak niewinnie się to zaczynało u wszystkich. No a potem było umiarkowane picie i wmawianie sobie, że nadal wszystko jest pod kontrolą. Piję, bo chcę. Jak nie będę chciał, to nie będę pił. A potem jakoś tak się porobiło, że tych problemów, które należało utopić w alkoholu, było coraz więcej. A potem już był taki etap, że rano, kiedy się wstało, to ręce się tak trzęsły, że musiał być jeden kieliszek, żeby zacząć w ogóle funkcjonować.
A potem ostatni etap to jest kompletna ruina. Tak właśnie to wszystko przebiega. Myślę o niektórych swoich kolegach z podstawówki i ze szkoły średniej. Niektórzy są alkoholikami teraz, a niektórzy zapili się już na śmierć. I znam ich od początku. Nikt z nich nie urodził się alkoholikiem i nikt nie planował tego, że on to chciałby w życiu zostać alkoholikiem. I on zrobi wszystko, żeby taką drogę kariery wybrać. Nie, tak jak mówiłem, tak niewinnie się zaczynało i tak tragicznie się skończyło. Jest jeszcze jeden skutek picia alkoholu, chyba najstraszniejszy ze wszystkich. Wiecie, co jeszcze powoduje alkohol? Alkohol oddziela od Boga i prowadzi do śmierci wiecznej. I nie ma w tym żadnej przesady. W Piśmie Świętym jest wyraźny werset na ten temat, który mówi: żaden pijak do Królestwa Bożego nie wejdzie. I to jest, kochani, gotowy wyrok Boży. I z tym nie ma co walczyć, z tym nie ma co dyskutować i nie ma co liczyć na to, że może Pan Bóg zmieni kiedyś zdanie, trochę zmięknie i łaskawszym okiem popatrzy. Nie będzie inaczej. Żaden pijak do Królestwa Bożego nie wejdzie. A jeśli tak, to mam pytanie, czy warto sprzeczać się z Bogiem, od kiedy zaczyna się pijaństwo? Ile to jest jeszcze dozwolone, a od kiedy już jest za dużo? Nie ma takiej granicy, kochani. Nie ma. Każdy ma na ten temat inne zdanie. Nie znajdziemy takiej granicy. Jedyna bezpieczna ilość to jest całkowita abstynencja. I gwarantuję wam, że Pan Bóg na pewno nie nazwie pijakiem kogoś, kto w ogóle nie pije alkoholu. Zgodzicie się ze mną? To takie logiczne. Tego możemy być pewni. Tyle mamy dowodów, do czego prowadzi alkohol i nie mogę pojąć, dlaczego wciąż i wciąż tylu nowych ludzi na tej planecie się pojawia i idą tą właśnie drogą, która prowadzi na zatracenie, licząc, że będzie inaczej w ich przypadku. A czemu chrześcijanie nawet tak robią? Tego już w ogóle nie rozumiem. Gdy Izrael wyszedł z niewoli egipskiej, to już po bardzo krótkim czasie zaczęło się szemranie, że oni chcą z powrotem do Egiptu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni rzeczywiście wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z nich. I tak samo jest dzisiaj. My wyszliśmy z Babilonu, bo takie było Boże wezwanie, wyjdźcie z niego, ludu mój, ale Babilon chyba jednak z nas nie wyszedł, bo często słyszymy tu i ówdzie, że a czemu nie możemy być jak inne narody? Czemu inni mogą, a nam nie wolno? Stare ciągotki się odzywają. Ciągotki ze świata, z którego wyszliśmy. Wróćmy jeszcze na chwilę do raju. Wiecie, tam z tych pierwszych trzech rozdziałach jest tyle mądrych rzeczy, tam się tyle można z tego dowiedzieć. Jak pamiętacie, tam był sad, piękny ogród, mnóstwo drzew. Nie wiem, ile tych drzew było, ale pewnie setki, może tysiące. Bóg na pewno na bogato to zrobił. I tych wspaniałych drzew z tymi cudownymi owocami były setki, może nawet tysiące. Aż za dużo, no, dla dwojga ludzi to za dużo. I wtedy wkracza do akcji szatan i odwraca uwagę Ewy od tych tysięcy drzew i tych tysięcy owoców do wyboru, do koloru, a skupia uwagę tylko na jednym drzewie. Właśnie na tym, z którego mieli nie jeść. I cały czas jej mówi, widzisz, Bóg coś przed tobą ukrywa. Bóg nie chce ci czegoś dać. A ja ci mówię, że jakbyś tego właśnie owocu spróbowała, to byś była taka szczęśliwa, to byś się tak wspaniale poczuła, to świat byłby taki piękny, byłoby tak cudownie. Spróbuj.
Czy nie tak samo szatan przekonuje nas dzisiaj w sprawie alkoholu? Tylko trochę, tylko spróbuj. Zobaczysz, jak ci się humor poprawi. Zapomnisz o smutkach, zapomnisz o problemach. Nie musisz się upić do nieprzytomności. No, nikt ci nie każe wypić całej butelki. Nikt tu nie mówi o żadnym pijaństwie, tylko troszkę. Mały kieliszek. Tak właśnie wygląda początek złej drogi. A z drogą, to wiecie, jest tak, że jak na nią wejdziesz, jak już wybierzesz jakąś drogę i na nią wejdziesz, to ona cię zaczyna prowadzić. Ty nie masz wpływu na to, żeby nią manewrować, żeby zakręty wyprostować. Nie, wchodzisz na nią i dostosowujesz się, a ona cię prowadzi do celu. Dlatego jest takie ważne ten początek. Wchodzę na tą drogę, skoro wiem, dokąd prowadzi, czy też nie wchodzę na nią? Miłe złego początki, lecz koniec żałosny. To jest igranie ze złem. Nie powinniśmy wchodzić na terytorium wroga. Nie dajmy się złapać na jego przynętę. Nie wkłada się ręki do klatki z tygrysem. Zastanawiam się, z jak wielką tolerancją spotyka się picie alkoholu w naszym społeczeństwie. Oto pijak, upity do nieprzytomności, leży w swoich wymiocinach, posikany, z rozpiętymi spodniami, po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Jeszcze tylko brakuje, żeby ktoś obok postawił tabliczkę z napisem "Człowiek, to brzmi dumnie". To by było takie zestawienie bardzo trafne. Ale wiecie co? Pomimo tego, że widok jest odrażający, no i większość ludzi faktycznie przechodzących odwraca głowę, bo nic fajnego, to z tej i z tamtej strony słychać usprawiedliwienia. No, przedawkował, no. Przesadził trochę. Może mu zaszkodziło. Pewnie się struł. Wódka jest dla ludzi, tylko trzeba ją pić z umiarem i z głową. Nawet w takiej sytuacji, kiedy widać już koniec tej drogi, do czego to ostatecznie prowadzi, wciąż i wciąż słychać usprawiedliwienia. A właściwie to kto powiedział, że wódka jest dla ludzi? Dlatego, że ludzie ją piją, to znaczy, że jest dla ludzi? To znaczy, że denaturat też jest dla ludzi, bo niektórzy go piją. Wiecie, niektórzy piją tańsze zamienniki. Borygo też jest na bazie alkoholu, płyn do spryskiwaczy, woda brzozowa do włosów kiedyś była znana. No i co? I też mamy przytaknąć, że to jest dla ludzi, tylko z umiarem trzeba. Bo ktoś to pije przecież, nie? Ktoś tam je robaki, ślimaki, żaby. My też to mamy jeść? Co właściwie decyduje o tym, co wolno, a co nie wolno? Więc dlaczego tak mówią? Wiecie dlaczego? Bo alkohol musi być, bo taka jest święta tradycja w naszym społeczeństwie, że jak się człowiek urodzi, to począwszy od jego urodzin, poprzez chrzest, poprzez komunię, poprzez ślub, aż do pogrzebu, musi tym wszystkim momentom, imprezom towarzyszyć alkohol. Zawsze tak było i tak ma być. Spróbuj się wyłamać, to jest po tobie. Wezmą cię na języki, będą się z ciebie śmiewać, będą pokazywać cię palcami, że jesteś dziwak. No tak, ludzie niewierzący tak się zachowują i ci, którzy są chrześcijanami tylko z nazwy, ale my jako świadomi biblijni chrześcijanie też mielibyśmy domagać się chociaż jednego kieliszka i pozwolenia na umiarkowane picie alkoholu? Skoro wiemy, że to jest złe, skoro wiemy, że to jest zło, mamy iść na kompromis z tym złem? Trzeba być bardzo ostrożnym, gdy czyta się biblijne teksty o winie. Dla nas Polaków słowo wino ma jednoznaczne znaczenie. Wino to jest alkohol. Koniec rozmowy na ten temat. Tylko, że jak się bierze Biblię do ręki, to to już nie jest takie jednoznaczne.
I ja podam wam tylko jeden przykład, tylko jeden tekst, który powinien dać nam bardzo dużo do myślenia. Przykład z Księgi Ageusza, 2:16. I tam czytamy takie słowa. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Zwróćcie uwagę, co się robi w prasie winnej? Prawda? Rzuca się świeże owoce winogron, tłoczy się, wyciska się i wylatuje z tej prasy sok. Świeży sok winogronowy. Sok. A tu czytamy, że wino. I choćby ten jeden przykład powinien być dla nas ostrzeżeniem, żebyśmy czytali wszystkie teksty mówiące o winie w kontekście. Bo inaczej dojdziemy do bardzo dziwnych wniosków, tak jak tu przed chwilą, nie? Że gotowe wino leci z winogron. No właśnie. I podobnie jest z weselem w Kanie Galilejskiej. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, to słowo, które tam występuje, jest dwuznaczne. Nie wiadomo dokładnie, o co chodziło. Ale ja nie umiem sobie wyobrazić, ja nie uwierzę w to, że Syn Boży, który przed zstąpieniem na ziemię ostrzegał poprzez swoich proroków swój lud przed zgubnym wpływem alkoholu, że on teraz, kiedy przyszedł na tą ziemię, miałby stworzyć okazję do wielkiego pijaństwa. Przecież jak eksperci szacują, tam mogło być ponad 300 litrów wina. To jest ogromna ilość, to jest okazja do niesamowitego pijaństwa. I gdyby Pan Jezus tak zrobił, to przecież on by zaprzeczałby własnym słowom, przeczyłby sam sobie, przyczyniałby się do ich zguby. Nie mogę w to uwierzyć. Ja osobiście wierzę, że Pan Jezus w tej Kanie Galilejskiej dokonał takiego samego cudu, jakiego dokonywał przez 4000 lat, rok po roku. Wiecie, jaki to był cud? Że z wody, która spadała z chmur, robił sok winogronowy, tylko że z użyciem krzewu winnego i dłuższego okresu czasu. Tak? Bo tak to się dzieje. No cud, po prostu woda z chmur i na końcu mamy sok winogron, tylko mamy taką maszynę do tego specjalną, żywą, typu krzew winny. A w tej Kanie Galilejskiej zrobił ten sam cud. Z wody zrobił wino, czyli sok winogronowy, tylko że z pominięciem krzewu winnego i z pominięciem tego okresu czasu. Po prostu tak w jednej chwili. To było takie niezwykłe. Ale ja wierzę, że tak jak wcześniej przez wszystkie tysiące lat, co roku dawał ludziom to, co najlepsze, świeży, zdrowy sok winogronowy, tak samo i w tej Kanie Galilejskiej dał im dokładnie to samo. Bo Bóg jest dobry i daje ludziom zawsze to, co najlepsze. I o tym soku winogronowym wyraził się w Księdze Izajasza, 65:8, w takich słowach. Nie niszcz tego soku, gdyż jest w nim błogosławieństwo. Bóg daje ludziom to, w czym jest błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Powiedzieliśmy wcześniej, czym jest alkohol, prawda? Jest to przekleństwo od początku do końca. A tu mamy coś, co jest błogosławieństwem. I nie uwierzę też, że w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus pił alkohol, bo też go o to posądzają niektórzy, że przecież tam było wino. Tak w ogóle w tych tekstach występuje słowo kielich, bardzo ogólnie. Nie wino, tylko kielich. No właśnie, i jest tam mowa o kielichu, którego podał uczniom, aby pili z niego wszyscy. A potem powiedział, i zwróćcie uwagę na to, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. A więc nie musiało to być wcale wino alkoholowe. Tym bardziej, że w czasie Paschy w domach żydowskich był zakaz przetrzymywania tego, co zakwaszone i sfermentowane.
bo tylko ten pszaśny chleb, tak, był takim dobrym symbolem na ciało Pana Jezusa i ten niesfermentowany, niezepsuty sok z winogron był symbolem Jego przelanej krwi. Był wyraźny zakaz, więc było nie do pomyślenia, żeby ktoś coś takiego tam miał w tym czasie. No ale ludzie czasami lubią sobie dopowiedzieć coś, nie? Kierując się tymi zwyczajami, jakie są obecnie, od razu próbują coś tam wmówić. To trochę tak jak w mitologii greckiej, że ludzie przypisywali bogom, w których wierzyli, cechy ludzkie. I dlatego ich bogowie kłócili się ze sobą, rywalizowali, nawet walczyli. I wygląda na to, że chrześcijanie też chcieliby wrobić Pana Jezusa w pijaństwo, żeby poczuć się raźniej. Ale nawet Pan Bóg mówił w Starym Testamencie, w którymś tam miejscu, że myślałeś, żem Tobie podobny, ale myśli moje to nie myśli wasze. Nasz Zbawiciel nawet przed ukrzyżowaniem, gdy mu podano wino, odmówił i nie chciał pić. A jeśli tak, nawet wtedy, kiedy jakby przysługiwało skazańcowi, nie, żeby łatwiej zniósł te wszystkie męczarnie i cierpienia, też odmówił. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że Pan Jezus przychodzi do waszego domu, poczęstowalibyście go piwem? Prawda, że to nijak do niego nie pasuje. Nie pasuje w żaden sposób. Pan Jezus nie zaniżał standardów. Przeciwnie, podnosił poprzeczkę. W czasie kazania na górze pamiętacie, że powiedział, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że jeżeli mężczyzna patrzy na kobietę i pożąda jej w sercu swoim, już popełnił cudzołóstwo z nią w myślach. A więc widzimy wyraźne podniesienie poprzeczki wymagań i oczekiwań, nie zaniżanie standardów. Być może niektórzy chcieliby iść w zupełnie inną stronę i powiedzieć, że no takie delikatne pieszczoty, ewentualnie obnażanie się z obcą kobietą. Przecież to jeszcze nie jest cudzołóstwo. No chyba można takie rzeczy. Nie, kochani. Pan Jezus całkowicie w drugą stronę poszedł. Dźwignął poprzeczkę. I to nie tylko w tej sprawie. Tam dalej mówi o gniewie, o zabójstwie i tak dalej. On cały czas zawyżał standardy, nie obniżał. I teraz, jeżeli Jezus taki był właśnie, to w temacie alkoholu nagle by zrobił całkiem inaczej i powiedziałby, no jak macie ochotę, to sobie możecie pofolgować. Ja sobie nie umiem tego wyobrazić i to mi w żaden sposób do Pana Jezusa nie pasuje. W Biblii opisane są straszne historie spowodowane piciem alkoholu. Ja wspomnę tylko Lota i jego córki, kiedy uciekły z Sodomy. Pamiętacie, że kiedy córki upiły swojego ojca winem, alkoholem i współżyły z nim seksualnie, ile potem problemów z tego wynikło? Do czego prowadzi alkohol? Ja wspomnę jeszcze jedną historię, tym razem z Nowego Testamentu, która jest może rzadko wspominana i komentowana, ale możecie przeczytać o niej w liście do Koryntian. I wiecie, co tam jest napisane? I tam jest napisane, że w kościele apostolskim w Koryncie doszło do tego, że nawet wieczerzę pańską, tak wielką i świętą uroczystość jak wieczerza pańska, zamieniono w biesiadę i popijawę. I na pewno nie zrobiono to w ciągu jednego dnia. Na pewno zaczęły się dzień po dniu wkradać pewne zwyczaje, pewne poluzowania, aż w końcu się zrobiło bardzo luźno, bardzo fajnie i na taką imprezę to byśmy poszli. I cała świętość tej symboliki nagle gdzieś trafiła do kosza. Spotkajmy się, będzie fajnie.
Gdy anioł Gabriel zapowiadał narodzenie się Jana Chrzciciela, powiedział tak: będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. To dotyczy Jana Chrzciciela, który już był, który był tym drugim Eliaszem. A teraz Bóg ma na ziemi swój lud, który również w duchu i mocy Eliaszowej ma przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa. I ten lud, podobnie jak Jan Chrzciciel, ma w swoich zasadach całkowitą abstynencję. Znowu przypomnieliśmy sobie, do jakiej misji jesteśmy powołani. Czy do tego, żeby być jeszcze jednym kościołem, który robi tak jak inne kościoły? Czy też mamy być kimś szczególnym, niezwykłym, które ma jakieś zadanie, jakiś cel? W trzeciej Mojżeszowej, w 10 rozdziale i 8 wersecie czytamy o obowiązkach kapłanów w Starym Testamencie. Przemówił Pan do Aarona tymi słowy: wina i mocnego napoju nie pijcie, ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Ktoś powie, no to jest Stary Testament, kapłaństwo, co nas to obchodzi? Ale w Nowym Testamencie apostoł Piotr pisze tak: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. My, kochani, jesteśmy reprezentantami Boga, więc musimy zachowywać się odpowiednio do rangi tego stanowiska. Była mowa o kapłanach, jeszcze mamy werset o królach. Królom o Lemuelu, królom nie wypada pić wina albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Drodzy, my, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, my, którzy nazywamy się chrześcijanami, my nie jesteśmy wszyscy. My nie jesteśmy każdy. To, że wszyscy coś tam robią, to nie znaczy, że my też mamy to robić. My nie jesteśmy byle kto. To będzie już tak dosadnie i wyraźnie powiedziane. I to nie jest zarozumialstwo, bo przecież za tym idzie od razu pewna odpowiedzialność, prawda? Nie jesteśmy byle kto, jesteśmy powołani do szczególnego zadania i od nas się wymaga czegoś więcej. Jeżeli jesteśmy rzeczywiście synami Króla Wszechświata, wiecie, jaka to jest ranga, jakie to jest stanowisko? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Oto młody królewicz opuszcza mury swojego pałacu, wychodzi na zewnątrz i spotyka grupę wiejskich dzieci, które taplają się z radością w błocie i są umazane tym błotem od stóp do głów. No i ten królewicz w tych białych, lśniących szatach tak się patrzy na te dzieci i myśli: no, ja jestem synem królewskim. Mnie nie wypada się aż tak taplać jak te dzieci. No ale trochę to chyba mogę. Po czym nabiera palcem trochę tego błota i robi sobie jedną plamę na swoim ubraniu. I jego ojciec król patrzy na to i mówi: synu, co ty robisz? No ale ja tak tylko troszeczkę, ale po co ci to? Po co ci to błoto? Nawet trochę. I chyba do nas dzisiaj mówi to samo. Synku, po co ci ten jeden kieliszek? Wiecie, ta scenka być może najlepiej tłumaczy całe to zagadnienie. Nie wojna na teksty, nie sprzeczanie się, bo tam coś tam. Żeby ten temat zrozumieć, to trzeba zupełnie zmienić myślenie, zupełnie zmienić podejście, nastawienie, świadomość w ogóle.
kim ja jestem i w którą stronę ja zmierzam, co ja chcę osiągnąć. Bóg chce mieć na ziemi swój lud, święty lud, to znaczy szczególny, odłączony, poświęcony do szczególnych celów. Mamy być solą świata, mamy być światłością dla ludzi. Jeśli chcemy spędzić z Bogiem całą wieczność, kochani, to nie targujmy się z Nim o to, ile mi wolno. Nie upierajmy się, żeby chodzić jak najbliżej krawędzi przepaści i kłócić się, że mogę. Nie szukajmy połowy wersetu, który by usprawiedliwiał Twoje stare ciągotki i nawyki. Zmieńmy całkowicie swoje myślenie i odpowiedzmy sobie na pytanie, chcemy naśladować Jezusa czy świat? Bo to są dwie różne drogi i nie da się iść tymi dwoma drogami naraz. Bóg radzi, nawet nie patrz na wino, jak się skrzy w pucharze. Nawet nie bywaj wśród upijających się winem i obżerających się mięsem. Zwróciliście kiedyś uwagę na ten werset? Tu nie ma mowy w tym wersecie o tym, czy ty masz w tym towarzystwie pić czy nie pić. Ty nawet nie przebywaj w takim towarzystwie, bo czego ty się możesz od nich nauczyć? Co oni ci mają do zaoferowania? Nawet się z nimi nie zadawaj, nie mówiąc już o tym, żebyś ich naśladował. Dzisiejszy tekst przewodni, zapisany w liście do Efezjan 5,18 mówi tak. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Popatrzcie, jaki niesamowity kontrast. Mamy jedno krótkie zdanie, które składa się z dwóch części. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, czyli inaczej rozpustę, czyli inaczej popycha cię do grzechu, zwalnia hamulce. To powoduje alkohol, tak? I drugie zdanie, ale bądźcie pełni ducha. Całkowita sprzeczność. To znaczy, że to wino, które popycha cię do grzechu, z tym Duchem Świętym, który chcecie wznosić coraz wyżej, to nie mogą być w jednym człowieku. Nie wiem, jak wy rozumiecie ten werset, ale dla mnie to jest oczywiste. Tak nie róbcie, ale róbcie tak. Dokładnie to samo widać w tekście zapowiadającym narodzenie się Jana Chrzciciela. Czytałem już ten werset, dzisiaj jeszcze raz go przeczytam. Wina i napoju mocnego pić nie będzie, to jest jedna połowa, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Kompletne przeciwieństwo, nie da się tego pogodzić. Więc zanim zaczniesz walczyć o ten jeden kieliszek, pomyśl, dokąd zmierzasz? Co chcesz osiągnąć? Skoro ciało twoje jest świątynią Ducha Świętego, to wiecie, że mamy taką moc, żeby wypędzić Ducha Świętego z siebie? Wystarczy, że zaczniemy pić alkohol i w tym momencie Duch Święty mówi, aha, rozumiem, jestem tu niepotrzebny, odchodzę. My mamy moc wypędzić Ducha Świętego z siebie. Prosta sprawa. Alkohol jest bardzo prostą tutaj drogą do tego. Jeszcze jeden werset wam przeczytam z listu Piotra, 1 Piotra 4,7. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Jak można być trzeźwym, pijąc alkohol? Jeżeli wciąż jeszcze zastanawiamy się nad tym, co wybrać, umiarkowane picie czy całkowitą abstynencję, to chciałbym jeszcze jedną rzecz wam powiedzieć, że z doświadczenia wiem, że o wiele prościej jest całkowicie odciąć się od alkoholu, niż bawić się w umiarkowane ilości. Choćby taka scenka, którą już też przeżywałem nieraz, jedziesz samochodem i nagle widzisz, że jest akcja, sprawdzają trzeźwość. I tylko trzeźwość, nic więcej.
kolejno podchodzi z tym alkomatem do kierowcy i jechać dalej, tak? I ja jadę i ja mam w głowie, że 40 lat nie piję, także jestem całkowicie spokojny, to ja mogę mu sprawdzić ten alkomat, bo jak od 40 lat nie piję, to znaczy, że musi być doskonałe zero na wyniku, tak? A teraz pomyślcie sobie, a gdybym tak wypił jedno piwo? No właśnie. Czy jakiś tam jeden kieliszek, nie? Albo po wczorajszym bym nie wytrzeźwiał jeszcze. I wiecie, i to nie tylko chodzi o to, że ja mogę mandat zapłacić, ja mogę prawo jazdy stracić, chociaż to są poważne rzeczy, bo jak zawodowy kierowca straci prawo jazdy, no to w tym momencie traci pracę. To są poważne sprawy. Ale jest jeszcze coś. Otóż mianowicie ta sama dawka alkoholu, która w jakichś tam okolicznościach byłaby powiedzmy nieszkodliwa albo jakby niegroźna w tym sensie, że nie ma jakichś tam zmian, że się ktoś zatacza. Ta sama dawka alkoholu w innych okolicznościach, kiedy jest na przykład upał, kiedy jest gorąco, kiedy człowiek jest niewyspany, zmęczony, może spowodować, że już wszystko inaczej zaczyna wyglądać. A więc jeżeli ja przez to jedno piwo, czy przez ten jeden kieliszek doprowadziłbym do wypadku drogowego i spowodowałbym śmierć czy kalectwo innych ludzi, to po co mi ten kieliszek? Po co mi ten jeden kieliszek? I jeszcze jeden bardzo ważny powód, żeby zerwać całkowicie z alkoholem. Pan Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wiecie, z tą świętością rozumiemy to zagadnienie. Człowiek po chrzcie rozpoczyna proces uświęcania. Tak? W mocy Ducha Świętego zaczyna się przeobrażać jego charakter na podobieństwo Jezusa Chrystusa. I teraz, czy to uświęcanie się miałoby polegać na tym, że ja się mam z Bogiem targować o jeden kieliszek trucizny, o jednego papierosa, o jakiś miękki narkotyk, miękki, taki łagodny jakiś, o jakiś dopalacz. Naprawdę to jest ten kierunek uświęcania się? Na tym to polega? Bóg oczekuje od nas wzrostu w duchowym życiu, dążeniu do świętości, a nie do powrotu do grzesznych praktyk, choćby tylko w małych ilościach. Kochani, jeżeli wiemy, że cyjanek, arszenik, rtęć jest trucizną, to nie spożywamy jej ani grama, tak? No bo to jest trucizna, więc tego się nie je, tego się nie pije. Czemu nie możemy tego samego zrobić odnośnie alkoholu? Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Znamy te wersety, nawet już nie mówię, gdzie to jest zapisane. Wiecie, że jest. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Dlatego Kościół Adwentystów, traktując poważnie naśladowanie Pana Jezusa, nie próbuje wyznaczać granicy, od której zaczyna się pijaństwo. Jedyna bezpieczna ilość to jest całkowita abstynencja. I kochani, jeszcze jedno zdanie. Jeżeli ktoś poważnie traktuje Boga i zbawienie, to całkowite odrzucenie trucizny zwanej alkoholem nie jest żadnym wyrzeczeniem, ale to jest wielkim błogosławieństwem. Czy my umiemy na to spojrzeć w taki sposób, z tej strony? Nie na zasadzie zakazów. Zabronili mi, a ja bym tak koniecznie chciał. Co byś chciał? Krzywdę sobie zrobić? Toż to jest błogosławieństwo, że ty nie musisz tego pić. Tytuł tego kazania był: A jeden kieliszek mogę? I odpowiadając na to pytanie, pozwólcie, że odpowiem słowami Jozuego. Sparafrazuję je troszkę. A jeśli by się wam wydawało, że nie da się żyć bez alkoholu, to wybierzcie sobie dzisiaj piwo, wino czy wódka. Ale ja i dom mój chcemy pozostać trzeźwi. Amen.